Szkoła Handlowa we Wrocławiu stała się w tym roku akademickim partnerem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Wspólnie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego zorganizowaliśmy szereg warsztatów, prelekcji, spotkań z biznesmenami, z osobami z pierwszych stron gazet dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Młodzież dopisała, podczas 3 dni od poniedziałku do środy przybyło do nas ponad 800 młodych ludzi. Z nimi rozmawiali m.in. Wojciech Rynkiewicz z portalu money.pl, który odpowiedział na pytanie, dlaczego ludzie kochają social media. Następnie wykładowca, dr Janusz Kosicki, przybliżył młodzieży temat przedsiębiorczości na swoim własnym przykładzie jako przedsiębiorcy, który od kilkunastu lat pracuje w biznesie. We wtorek odbyły się spotkania dotyczące turystyki. Przybył do nas dyrektor hotelu Kuro, najbardziej inteligentnego hotelu w Polsce, który opowiadał o tym, jak pracuje się w branży hotelarskiej, jakie to wyzwania stoją przed młodymi ludźmi, którzy chcą swoje kroki skierować właśnie w branży hotelarskiej. A następnie pani dyrektor do spraw personelu z biura Travel Planet SA opowiedziała młodzieży, jakie możliwości rozwoju daje biuro podróży. W środę z kolei mieliśmy spotkania z praktykami do spraw zarządzania. Między innymi był u nas Michał Karbowski, znany stylista i wizażysta, który kreuje wizerunek znanych postaci z pierwszych stron gazet, polityków, ale również prezesów i opowiadał o tym, jak spełnia się zawodowo, jak realizuje swoją pasję. Następnie odbyło się spotkanie ze specjalistką do spraw rekrutacji z IBM-a. Pani opowiadała, jak pracuje się w korporacji. Przybliżyła młodzieży temat środowiska światowej korporacji. Bardzo ciekawa prelekcja. Myślę, że młodzieży dała dużo do myślenia i poniekąd zachęciła do pracy właśnie w korporacji. Z kolei w czwartek odbyło się spotkanie z profesorem Rybińskim, rektorem Akademii Finansów i Biznesu Wistula, który spotkał się z dyrektorami przedszkoli i szkół we Wrocławiu. Pan profesor rozmawiał z nauczycielami, z dyrektorami o nauczaniu przedsiębiorczości w szkołach. Na to spotkanie przybyło ponad 220 osób. Pan profesor w bardzo ciekawy sposób zachęcał dyrektorów do tego, aby młodzież uczono w sposób jak najbardziej praktyczny i kładziono szczególny nacisk na wyjścia młodzieży na zewnątrz szkoły, do przedsiębiorców, do przedsiębiorstw, na tego rodzaju spotkania, jakie właśnie były organizowane w Wyższej Szkole Handlowej. I mamy nadzieję, że to profesorowi się udało. W piątek szkoleniami ze studentami Wyższej Szkoły Handlowej na temat wystąpień publicznych oraz inwestowania zakończyliśmy Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Był to niezwykle intensywny tydzień, bogaty w wydarzenia. Mam nadzieję, że młodzi ludzie skorzystali, nauczyli się, został im temat przedsiębiorczości zaprezentowany w zupełnie inny, innowacyjny sposób. I przy okazji chciałabym serdecznie zaprosić młodzież, studentów na inne wydarzenia, które będą organizowane przez Wyższą Szkołę Handlową w ciągu tego roku akademickiego.